jesteśmy na plantacji Asory. Tak jak niekiedy tu jechałem, wam prezentowałem. Mam nadzieję, że się cokolwiek widać, bo tak szybko kamerę rzuciłem rzutem na taśmę. No niestety skończyła się woda. Była gdzieś tam w Mauserach przygotowana też, ale to z Mausera, nim to zaście, motopompa, nim to wszystko. No to nam się zrobiło już. A C4, no zapomniałem, więc co tak mówię, małe ciśnienie. Gaz, kurde. No tutaj One nie jest zły. Tak wychodziłem, zaglądałem. Na pewno nie jest przekrzywiona. Czyli tu jakaś redukcja nastąpiła. Redukcja nastąpiła One'u. Nie jest przekrzywiona na 100%. No może to wnieść, że będzie masa 1000 ziaren większa. Może te kłosy będą dłuższe. Może oczywiście, nie jest to powiedziane, że tak do końca będzie. No i ten kawałek tutaj mocno prostowałem, bo on jest głupi do orania. I tutaj tak jeździłem po skosie, później jeździłem prosto bezorkowo. Mówię, ja pierniczę, i te po ostatnim zęby takie były. Bo to wszystko na świeżo ustawiane, szybko, szybko, gaz trzeba robić. Jeden traktor został, mówię, kurde. No i tu również osed wystąpił. Osed i widziałem, że gdzieś właśnie ten Haber też gdzieś tutaj gdzieś był z kraja, od sąsiada. One są no, bardzo podobne te pszenice. Tu macie belka dojeżdża do skosu i nie zawsze tutaj się dotryska. Tu widać jak zaryłem z regulacją. No i są takie punkty odniesienia. O, tutaj właśnie coś widać tego. No chyba prawdopodobnie tego Habra mojego albo coś jeszcze innego w międzyczasie. No dobrze, że pojechałem na te chwasty wtedy. To był ten dzień, to była ta chwila. Bo teraz to już by to było bardzo duże, a teraz już się powoli zwija w trąbkę. No i dzięki temu jeszcze udało się to utrzymać w rydzach. No znajomy też tutaj poprawia na przytulie, wyskoczyła, kurde, tak jadę, patrzę tu na przytulie, tu przytulia. Czysto ma, nic innego, praktycznie tylko przytulia występuje. No i widzicie jak to jest, no u jednego, a nie, przepraszam, to chyba Mach mi się wydaje, to nie jest żaden te. Haber to tam jest, do Habra to jeszcze nie dojechałem. No tutaj taki dosyć fajny odcinek, pola to już PH jest. Chyba 6,8 albo 7,2. To wtedy to była ta polna zadyma, zwapta, także już tu nie stosuję. To już na pewno wystarczy, bo to był jakby rok po wapnowaniu pobierana próba. Tutaj brakuje fosforu. O dziwo brakuje fosforu. Potas jest chyba wysoki albo bardzo wysoki. Znowu przydałoby się tą kartkę wozić ze sobą, tylko no ja bym był w stanie wiele powiedzieć, nie za bardzo. No i zaraz przeskakuje tam. Już powoli zaczyna rosa siadać. I dobra. Mniejsza o to. B4, nie trzeba będzie tyle tych połówek rzucać. Zwijam się i tam chyba już tam na tryb nocny, bo nie wiem, czy cokolwiek będzie widać, czy tutaj co było widać. Ale pszenica ładna, to była pryzma z buraków rok wcześniej. Dwa lata wcześniej, bo to był buraki. O, żeście kurde. Po burakach poszła pszenica? O kurde. Patrzcie jak to jest. Po burakach poszła pszenica. Po pszenicy poszła. Po rzepaku. Rzepak i pszenica. No to kurde. Czas leci chyba. To buraki. A tak, no w 2020 chyba, bo w 21. Chyba w 20 skończyłem. To już pamiętam, że 3 lata coś kojarzę, że już ich nie mam. Kurde, w 20 roku były jeszcze, no w 20. Dokładnie, w 20 jeszcze były, bo wtedy agrotom przyjechał i uprawiałem pod nie. No, to w 20 roku ostatni raz były buraki. Czas zasuwa. To ja się tutaj zwijam i mam nadzieję, że cokolwiek jeszcze tam się uda zobaczyć.
mimo tego, że tam coś tam, kurde, byłem spóźniony, no coś nadrabiam zaległości. Do usłyszenia.